Najpierw formalności, potem wizyta u lekarza, a tam mierzenie, ważenie, pomiar ciśnienia i badanie wzroku. To standardowa procedura podczas kwalifikacji wojskowej. W naszym województwie na pierwszy ogień poszły m.in. Tychy. Pomimo stresujących okoliczności wezwani nie tracili optymizmu. Generalnie w ogóle nie ma stresu, tak mi się wydaje. Totalny spokój, miła atmosfera, wszystko jako, tak szybko idzie. Badania na wzrost, wagę, wzrok, nie wiem co tam jeszcze było. Po prostu pani musiała zbadać, czy nie mam jakichś problemów na przykład z stopami, czy nie mam platfusa i tak dalej. No, tyle. I jeszcze było na wzrok dla daltonistów. Około 230 tysięcy osób w całym kraju będzie musiało się pojawić przed powiatowymi komisjami lekarskimi. Kwalifikacja wojskowa ma potrwać do 21 lipca. Powiatowa komisja lekarska określa zdolność do służby wojskowej. W Tychach zostało powołano tutaj do kwalifikacji wojskowej ponad 570 osób mężczyzn w wieku 19 lat, czyli jest to rocznik 2004, a także te osoby, które nie dostały do tej pory kategorii wojskowej. Młodzi ludzie, w tym kobiety, które również zostały wezwane ze względu na specyficzne wykształcenie lekarskie, weterynaryjne czy psychologiczne, nie muszą się obawiać, że komisja równa się z mobilizacją. Proces ten umożliwia wojsku rozeznanie, jakim zasobem dane terytorium dysponuje. Oprócz badań można się też dowiedzieć więcej na temat służby w wojsku. Wojsko będzie prowadziło szeroką promocję i rekrutację do poszczególnych form tej służby. A mianowicie kandydat zainteresowany służbą wojskową już w momencie stawania na kwalifikacji wojskowej może otrzymać od przedstawiciela szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji pełną informację na temat oferty Sił Zbrojnych. Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 roku pobór. Wtedy zawieszono obowiązkową służbę wojskową w związku z przejściem na armię zawodową. Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło jednak obowiązku stawienia się przed komisją lekarską.